Thank you.
naród polski ma w swojej opiece. Oddajmy Bogu chwałę i cześć. Proszę o wprowadzenie wieńcy. Wieniec z koła gospodyń z Babiczek. Koło gospodyń z Kazimierza. Koło gospodyń z Babic. Koło gospodyń z Mirosławic. Asysta parafialka. Koło różańcowe z Harby Stolnej. Koło gospodyń ze Stanisławowa Starego. Koło gospodyń w Karniec Górze. Kazimierz był zamieszkiwany już w czasie przedhistorycznym. Liczne znaleziska wykryto na ulicy Paderewskiego i Kimińskiego. Pochodziły one z okresu łużyckiego 2-3 tysięcy lat przed naszą erą. Prawdopodobnie dawna nazwa Kazimierza to Witowice. Zmiana nazwy miejscowości nastąpiła przed 1288 rokiem. W dokumencie Władysława Okietka z 25 maja 1288 roku napisano, iż ziemia sieradzka i łęczycka została oddana w posiadanie cysterską w Wąchocku. Z dokumentu wydanego w 1318 roku przez króla Łokietka wynika, iż Kazimierz posiadał prawa miejskie. W 1331 roku został zniszczony przez krzyżaków. Z tego powodu w 1368 roku klucz kazimierski objął król Kazimierz Wielki. W latach 1426-1443 Kazimierz ponownie należał do klasztoru wąchockiego. Jeden z opatów wystarał się u króla Władysława Jagiełły o nowe przywileje dla miasta Kazimierza. W 1426 roku król Jagiełło nadał dwa jarmarki, 1 maja i 8 września, oraz targ co sobota. W roku 1432 nastąpiły nowe zmiany. Kazimierz przechodzi we władanie kanoników regularnych w Trzemesznie. W 1729 roku król August II ustanowił w Kazimierzu 4 jarmarki. Po inkarnacji dóbr duchownych Kazimierz przekazany został na własność rządowi. W czasie drugiego rozbioru Polski w 1792 roku został oddany pod panowanie króla pruskiego. W 1807 roku włączony do nowo utworzonego księstwa warszawskiego. Z dokumentów z roku 1820, 1870, 1877 wynika, iż Kazimierz został osadą w gminie Babice na czele z sołtysem. Obecnie Kazimierz należy do gminy Lutomiersk. W istniejącej już 725 lat parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Kazimierzu istniały trzy świątynie religii rzymskokatolickiej. Pierwsza, Sosnowa, powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Spłonęła w wieku XVII. Drugi kościół wybudowano w XVII wieku z drzewa modrzewiowego. Trwał do początku XX wieku. Nieremontowany, uległ zniszczeniu. Budowa trzeciego, obecnego kościoła, rozpoczęto w 1902 roku. Został wybudowany z cegły kinkierowej i istnieje do dziś. Na dalszą część historii Kazimierza zapraszamy na plac przy plebanii. Szczęść Boże! Thank you.
Legenda głosi, że okoliczne ziemie porastała gęsta i rozległa puszcza. Była ona bogata w różnoraką roślinność i zwierzynę. Pewnego razu książę Kazimierz, syn Konrada Mazowieckiego, senior linii kujawskiej, wybrał się na polowanie. Pomimo udanych łowów, zabłądził w ogromnym lesie. Po wielu godzinach zmęczony książę odnalazł drogę do nieznanej mu miejscowości. Życzliwi mieszkańcy godnie przyjęli i ugościli utrudzonego księcia. On w dowód wdzięczności nadał tej miejscowości herb z wizerunkiem dębu i kielicha. Nową nazwę oraz prawa miejskie. Witajcie, dobrzy ludzie. Zabłądziłem w tym wielkim lesie. Czy możecie przyjąć mnie w swoje progi? Witaj, najłaskawszy panie. Siądź pod dębem. Gościmy cię, czym chata bogata. Dziewuchy, nakrywaj ta do stołu. Za waszą hojną gościnę nadaję herb waszej miejscowości. Od dzisiaj będzie się on nazywać Kazimierz. Ostańcie z Bogiem. Tak młody książę Kazimierz odjechał do swego grodu. A szczęśliwi mieszkańcy miasta Kazimierza cieszyli się ze swych nowych przywilejów. Od najdawniejszych czasów miasto Kazimierz rywalizowało się z sąsiadującym miasteczkiem Lutomiersk. Kością niezgody była szubienica oraz łąki leżące nad rzeką Ner. Oglądając krótką scenkę z odległych czasów, zapoznajmy się z jednym z problemów ówczesnych mieszkańców Kazimierza i Lutomierska. Jesteśmy mieszkańcami miasta Lutomierz. Chcieliśmy od was pożyczyć szubienicy do wykonania egzekucji. Nic z tego, szubienica i naszych synów, nie dla obcych. Chłopy, bledzi! Rok 1288 to czas, w którym ziemie, do których należał również Kazimierz,
zostały przekazane cystercom z Wąchocka. Oto i oni. Wiele długich lat. Kazimierz odwiedzali oraz zamieszkiwali Cyganie. To ich tabory mogliśmy spotkać w pobliskim lesie. To między innymi Kazimierz był ich ostoją podczas długich wędrówek. Witamy bardzo serdecznie Cygan i Cyganów. Niektórzy mieszkańcy myślę, że pamiętają Romów, którzy tu mieszkali na ulicy Promyka, 3 Maja i innych ulicach. Byli waszymi sąsiadami. Widzimy, jak to właśnie rolnicy kupują konia. A nie, 100% koń. Jaka cena jest? Zobaczę. 3000. Zobaczę, ile trzeba lat. No, panie, pan się nie... Trzeba się teraz dogadać, koniowi spojrzeć w portę, obejrzeć go, ile ma lat, czy ciągnie. Za mało, łapę dawaj. 2,5. Zgoda, się, zgoda. Ja 8. Tysiące. Nie, 7,5. On piątkę daje. Piątkę? O, widzicie, jak to dawniej było kupowanie koni. To ja przebijam, ty. Daję. 7,800. 5? Nie, dołóż, ja opuściłem, ty dołóż. 8 daje, łapę dawaj. 8. Przedany. O, mój goń, kurde. Robiono także masło, robiono także śmietanę. Było także coś takiego jak właśnie piękny warsztat pracy kobiet w domu, które siądły. Byli także szewcy, którzy, jak wiemy, tata naszego pana Stanisława był tu szewcem na okolicę. Byli także prześnicy, jak państwo Czączyńscy i inni. Byli także i kowale, którzy wykuwali to między innymi podkowa, także inne narzędzia do pracy na roli. To wszystko działo się lat temu, dawno. Przechodzimy teraz do następnej, jak gdyby, fazy naszego pokazu. Tak, dojenie krowy się odbywało w warunkach bardzo trudnych nieraz. Kopanie ziemniaków, mucenie cepami. Jest to rok już 1288. Zapraszamy tutaj do Witkowic. Popatrzcie, jak to przedtem ludzie żyli tutaj, co robili, co jedli. Jak przeżywali, zamieszali przed swoimi liczbami, mętli kasze, robili właśnie specjalne ciasta, a także winowali mężczyzn, podawali różne zwierzęta, jak jak pobierali kury, gotowali, jak po prostu dzielili się jajkiem. Ty musisz poczekać, bo ja wyrośnie, jak już.
A z dziesiątka weź, albo 11, już nawet nie wiem. Już się zgubiłam w okupie. Patrz, jakie 10 chleb ze smartu. Thank you.